Cześć, z tej strony Kamil Malecki. Z zawodu jestem cyrkowcem, żonglerem, performerem i mam dla Was coś fajnego, mianowicie warsztaty żonglerki, czyli żonglerka dla małych i dla dużych. Ale co jeżeli nie mamy czym żonglować? Na to pytanie odpowie nam ryż, albo kasza, albo wszelakiej innej formy woreczki. Znaczy nie muszą być woreczki, ale w woreczkach jest wygodniej. Bierzemy takie dwa baloniki, tutaj ucinamy, ciach, tu już mamy ucięte. I proszę bardzo, wrzucamy ryż. Mamy w jednym baloniku, no i teraz jeszcze może taki drugi balonik, też z takim ciach, uciętym ustnikiem. I w ten oto sposób mamy skrabną piłeczkę. Ja mam takich piłeczek sztuk 3 i Wam też polecam tyle mieć. Jeżeli nie piłeczki, to cytryny, jabłka. No jabłka się obtłuką, ale cytryny zawsze można z nich wycisnąć sok, więc tak naprawdę żonglować da się wszystkim. Od czego zaczniemy? Otóż myślę, że najlepiej jest oswoić się z naszą piłeczką, więc po prostu najpierw popodrzucajcie sobie w jednej ręce. Przerzućcie sobie ją do drugiej ręki, zobaczcie w ogóle jak ona lata, jak ona spada. Woreczki z ryżem mają to do siebie, że jak spadają, to odkształcają się, tak spłaszczają się, więc z powrotem je trzeba uturlać. I generalnie na początku trochę teorii, mianowicie samo żonglowanie ma w sobie kilka szczegółów, które warto znać. Mianowicie na przykład to, że rzucamy nie w górę, nie do przodu, a rzucamy w bok. To znaczy, pozycja jest taka, że stoimy prosto, ręce są zgięte w łokciach i słuchajcie, prostujemy rękę i zginamy. I rzucamy w bok. I tak naprawdę jest to może nie cały sekret, ale większość. Co się kryje pod tym magicznym stwierdzeniem rzucanie w bok? Mianowicie bardziej chodzi o to, żeby świadomie rzucać do drugiej ręki. Jakkolwiek nie brzmi to zabawnie, no to samo żonglowanie jest prostą czynnością, ponieważ tak naprawdę prostujemy rękę, zginamy rękę, przy okazji piłka leci do drugiej ręki, no i ta czynność jest powtarzana. No i tak się robi z większą ilością obiektów, więc no właśnie, zawsze, jak to mówią, diabeł tkwi w szczególe i w tym wypadku jest podobnie. Ważne jest to, żeby nie rzucać ani do przodu, czyli po prostu rzucamy i musimy gonić tą piłkę. Nie zależy też nam na tym, żeby po prostu wyrzucać tą piłkę jak najbardziej do góry, bo im wyżej, tak naprawdę tym trudniej kontrolować piłki, tylko żeby mieć otwartą dłoń, zgięte ręce w łokciu, postawa prosta, prostujemy rękę, zginamy i właśnie staramy się wrzucić do drugiej ręki, tak żeby ona nie musiała zbytnio szukać. Ale też pamiętajcie, że zawsze piłka jest w gotowości, znaczy piłka jest w gotowości, ale ręka jeszcze bardziej. Ręka jest zawsze czujna i już jest otwarta i czekamy na piłkę. Pamiętajcie też o tym, żeby mieć taki mocniejszy chwyt. Mianowicie często jest tak, że piłki wypadają nam z rąk, dlatego że po prostu nam się mogą wyślizgnąć. Więc pamiętajcie o tym, żeby wasze chwyty i wasze rzuty były mocne. I świadome. Więc ćwiczenie pierwsze to jedna ręka zgięta czeka i druga hop, wrzuca, hop, 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 hop. Możecie zauważyć też to, że rzucanie odbywa się w takiej linii, jakby piłka mogła zostawiać ślad, to trochę to by wyglądało jakby robiła X, czyli tu i tu. I teraz warto też mieć świadomość tego, że wyrzucamy jakby bliżej pępka, tutaj, a łapiemy na zewnątrz naszego ciała. Hop. Hop. Warto też pamiętać o tym, że ręka przy wyrzucie robi taki zgrabny tak zwany swing. Hop. 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 To bardzo pomaga przy upłynnieniu całego wzoru, tak zwanego patternu z nomenklatury żonglerskiej, żeby to właśnie
wyglądało tak, jak ma wyglądać. Kiedy udało nam się już oswoić z jedną piłką, czyli już swobodnie sobie rzucamy z ręki do ręki, to czas na drugą piłeczkę. I tutaj myślę, że też warto poświęcić chwilę na to, żeby po prostu porzucać sobie po prostu piłkę w rękach, wyczuć je, można też rzucić dwie naraz. Można spróbować rzucić naprzeciwko, w sensie naprzeciwko do drugiej ręki. I kolejnym takim prawidłowym ćwiczeniem jest, ja to nazywam hop hop bam bam. Jest to bardzo ważne ćwiczenie, ponieważ pokazuje nam, w jakim rytmie będziemy się poruszać. I na czym to polega? Pokażmy na jednej piłce. Hop, bam. Hop, bam. Na hop, do góry. Na górę, na hop, do góry, na bam, do dołu. Czyli jest hop, hop, bam, bam. Chodzi o to, żeby wyrzucić jedną po drugiej i potem w takiej samej kolejności one spadną. Czyli hop, hop, bam, bam. Hop, hop, bam, bam. Hop, hop, bam, bam. Wydaje się to może nieco zabawne, ale sami spróbujcie. Najpierw z prawej strony, czyli prawa ręka, hop, hop, bam, bam. I potem z lewej strony, hop, hop, bam, bam. I myślę, że dajcie sobie minutę, dwie, tak żeby to było dla Was swobodne, płynne. I zaraz przejdziemy dalej. Hop, hop, bam, bam. Także możemy zrobić do drugiej ręki. I tak naprawdę jest to nasz cel, czyli jak robimy tutaj w jednej dłoni, hop, bam, hop, bam, hop, hop, bam, bam, to tak naprawdę nam chodzi o to, żeby właśnie wykorzystać to, czego uczyliśmy się przy jednej piłce, czyli żeby wyrzucać prawidłowo w bok. I zacznijmy. Hop, hop, bam, bam. Hop, hop, bam, bam. Jeżeli trudność Wam sprawia wyrzucanie, i często jest też tak, że jak wyrzucamy, to drugą chcemy podać. Jest to dość intuicyjny odruch naszego ciała, więc jeżeli macie tutaj właśnie zagwozdkę, to ja proponuję zatrzymać się i zrobić coś takiego, czyli hop, hop, bam, bam. Nie łapać, żeby po prostu nauczyć się samego odruchu wyrzucania. I dzięki temu nasza głowa i nasz mózg przywyknie do tego. I nie będzie już chciał łapać, nie będzie chciał też przekładać. Tylko jakby wdroży nowy wzór. Jeżeli już swobodnie wyrzucamy, to możemy się też zabrać za łapanie. Czyli hop, hop, bam, bam, łapiemy do obu rąk. I tutaj też jest to ćwiczenie, czyli wykonujemy najpierw z prawej, potem z lewej. Prawa, lewa, lewa, prawa. Czyli prawa, lewa, lewa, prawa. Hop, hop, bam, bam. Hop, hop, bam, bam. Hop, hop, bam, bam. Hop, hop, bam, bam. Nie musicie mówić na głos hop, hop, bam, bam, jeżeli Wam to pomoże, to jak najbardziej. Ważne raczej, żeby skupić się na tym, żeby wyrzucić tą drugą piłkę w tym momencie, kiedy ta pierwsza jest w takim szczytowym miejscu swojego lotu. Czyli mniej więcej to jest tutaj ten obszar. Hop, 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 hop. I jeżeli to macie, to teraz spróbujcie zapętlić to tak, żeby wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Czyli prawa, lewa, lewa, prawa. Prawa, lewa, lewa, prawa. Minutka, dwie. I małe wprowadzenie jeszcze do trzech piłek. Jak trzymamy piłki w dłoni? Mianowicie, jak są dwie tylko, czyli każda ręka ma jedną piłkę, to jest łatwo, ale przy trzech pojawia się taki kłopot, że w jednej dłoni mają być dwie piłki. Znaczy, to jest żaden problem, ale myślę, że warto też wiedzieć, w jaki sposób je trzymać, albo przynajmniej jak ja sugeruję, żeby to zrobić. Mianowicie tutaj w tej części, czyli tymi dwoma palcami i tą częścią dłoni trzymamy jedną piłkę, a pozostałe trzy palce są do drugiej piłki. I teraz ćwiczenie, czyli tym samym rzutu w bok, wrzucamy raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jak naturalnie złapiecie w dłoń, to nie ma problemu z tym, żeby te trzy palce zwolnić. Jest to
miejsce właśnie na tą drugą piłkę. Więc też poćwiczcie sobie to, czyli hop, 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 hop. Minutka, dwie i przechodzimy zaraz do trzech piłek. I ostatnia część, czyli trzy piłeczki. Jak zacząć? Myślę, że najbardziej rozsądnym podejściem do tego tematu jest same wyrzuty bez łapania, czyli powtórka z ćwiczenia z dwoma piłkami, tylko że na trzy, czyli wyrzucamy raz, dwa, trzy, na skos. Staramy się nie łapać i każda kolejna piłka wyrzucana jest w tym momencie, kiedy poprzednia jest w szczytowym momencie swojego lotu, albo chwilę przed. Czyli to wygląda tak. Raz, dwa, trzy. No i trzeba powtórzyć. No i teraz mamy dwie wlewy. Raz, dwa, trzy. No i myślę, że na kucaka jest znacznie szybciej. Warto jest przyzwyczaić właśnie ciało i głowę do tego, że rzucamy trzema piłkami na skos bez żadnych przekładańców. No właśnie, dajcie sobie chwilę i zaraz ciąg dalszy. Jak już mamy wyrzuty, no to rzeczywiście teraz łapanie i proponuję zacząć od tego, żeby zrobić trzy powtórzenia. Czyli trzy pełne wyrzuty i trzy złapania. Czyli jakby można powiedzieć, że jest to połowa całego wzoru, ponieważ cały wzór to jest raz, dwa, trzy i mamy dwie piłki w jednej ręce i one teraz muszą wrócić. Raz, dwa, trzy, dwie w drugiej. I to jest jakby sześć wyrzutów, to jest pełen, powiedzmy, taki cykl triku, który nazywa się kaskada. No i teraz właśnie, jak zacząć? Zaczynam w ten sposób, że mamy dwie piłki w jednej ręce, jedna w jednej, no i na spokojnie. Raz, dwa, trzy. Jak wyszło, to teraz dwie z lewej. Raz, dwa, trzy. Jeżeli nie wyszło, to proszę się przejmować i proszę powtórzyć. No i tak naprawdę to już jest ten moment, kiedy trzeba tylko zwiększać ilość tych wyrzutów. I tak naprawdę ja proponuję taki system, że wyrzucamy raz, dwa, trzy. Udało się, więc teraz z drugiej strony trzy wyrzuty. Raz, dwa, trzy. Udało się, czyli dwie ręce zaliczone. I teraz spróbujemy czterech wyrzutów, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj akurat piłka wraca do prawej ręki, więc przerzucam, podajemy sobie do lewej i znowu cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I potem pięć, sześć i tak do dziesięciu. A potem to już można robić tak zwane rany, czyli jakby długodystansowe biegi, czyli po prostu rzucamy tyle, ile się da. I moi drodzy, to jest trik, który nazywa się kaskada, jest najbardziej znanym, najbardziej rozpoznawalnym właśnie trikiem, techniką żonglerską, którą ja polecam Wam się nauczyć, ponieważ żonglerka to świetna sprawa, rozgrzewa głowę i ciało, więc na ten moment dziękuję. Kamil Żongler.